Witam, Robert Jardzioch. Chciałbym zaprezentować Państwu zmiany, które dokonałem w stoperze. Rozbudowałem go o funkcję odliczania czasu, minutnik, timer, jakby tego nie nazywać. Z tej strony mamy panel dodawania i odejmowania sekund. Z tej strony mamy panel dodawania i odejmowania minut. No, dla przykładu, często w futbolu amerykańskim dodaje się 40 sekund i odlicza to taki mały zegar na belce, zaraz to pokażę, lub 25 sekund. Na przykład startujemy, 25 sekund. Zegar odlicza. Na belce na razie nie pokazałem, ale za chwilę pokażę. To jeszcze raz stop. 25 sekund i tutaj napotykamy właśnie to, co chciałem istotnego zrobić. Znowu muszę zaprojektować te 25 sekund po zresetowaniu. Żeby tego nie robić ciągle, dodałem tutaj przyciski pamięci, czyli tu zapisuję S jak save, load L jak ładowanie z powrotem do pamięci. W związku z tym jedyna niedogodność, trzeba dwa razy nacisnąć tak, żeby pojawiło się to żądane, ten żądany wartość. Jest jeszcze druga w futbolu często stosowana, czyli 40 sekund. Też od razu sobie dodam i zapiszę w drugiej pamięci. I dzięki temu co uzyskuję? Nawet jak teraz zresetuję, to wystarczy, że na przykład i tym razem puszczę już Państwu tą belkę, pokażę, że są zera. Załaduję z pamięci z powrotem do minutnika i startuję. Pyk i za chwilę 24, 23 i jedziemy w ten sposób. Możemy to zatrzymać standardowo. Za chwilę puścić od nowa i wszystko działa. Możemy zatrzymać, zresetować, wybrać drugi, czyli 40 i również uruchomić, tak? I zaczyna się odliczanie. Niezależnie od tego, cały czas może pracować zegar, czyli który go uruchomi oczywiście w tej chwili trochę później, ale działa, tak? Tutaj często jest tak, że przy 25, o, w tej chwili zatrzymuje się, czeka się jakiś gwizdek sędziego i znowu się startuje. I tak. Takie proste udogodnienie może być stosowane w koszykówce, w siatkówce, tam gdzie są wymagane odliczanie zegara w związku z okresem, jaki jest na przeprowadzenie akcji. Jeżeli oczywiście odrębną funkcją chowanie i wyświetlanie tego wystarczy w OBS-ie skrót klawiszowy ustawić i znika lub pojawia się, tak? I znowu startujemy. Dzięki temu możemy trzy takie czasy zapisać, niezależnie co, cały czas idzie sekund, że tak powiem, stoper, który wyznacza minuty i sekundy trwania meczu, a oddzielnie idzie odliczanie wstecz funkcji czasu, który pokazuje ilość czasu na rozegranie lub podjęcie akcji. No i to tyle. Dziękuję. Do zobaczenia. Jeżeli coś zmienię, znowu coś pokażę, coś napiszę, znowu pokażę i znowu opublikuję. Szukajcie wszelkich danych kontaktowych, jeżeli chcielibyście ten program, szukajcie w mailu, znaczy szukajcie w postach lub w opisie i komentarzach. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Do widzenia.